Siemka. Dzień dobry. Jak zwykle przygotowani. Ja wiem, co chcę powiedzieć. No to mów, no. To nie, Przyjechaliśmy dzisiaj na Zadupie w celu obczajenia oraz dokończenia grządki tej, co wszystkim wygląda jak grób, żeby móc już coś w nią powtykać. Co będziesz wtykać? Mieczyki. Dookoła chcę jej powtykać, a po środku będą byliny. Będziecie mieli grób z wbitymi mieczykami. Tak. I coś jeszcze? No i w sumie to wszystko. A zaraz wam pokażę, jak zakwitły moje tulipany. Przeprowadziliśmy kilka obserwacji. Są one takie, że wyszły tulipany. Troszkę mniej niż 100 jednak. No tak policzyłam, to połowa mniej więcej wyszła. I mimo to, że kokony murarki są już tutaj wrzucone z tydzień, tak? To no, się więcej nawet niż tydzień. I drugi dzień jest ponad 20 stopni, to w ogóle się nie wygryzają i nie wiem, czy nie zdechły w lodówce. Także wielki sukces. Jak zawsze. Tak. O, a tu szybki rzut oka na tulipany. Tutaj było 100 tulipanów w różnych kolorach. Wygląda na to, że wszystkie są czerwone i żółte. Także różne kolory okazują się być czerwone i żółte. No chyba, że jeszcze te, które nie wyszły i które są najmniejsze. Bo jest kilka takich, które mają jeszcze schowaną tą główkę w liściach. Będzie innego koloru. No natomiast na razie te są tylko i wyłącznie czerwone i żółte. Te czerwone są bardzo ładną odmianą. Bo się tak otwierają, jak widzicie. Zaraz do któregoś tam bliżej podejdę. Żółte natomiast no, są takie normalne. I tam widzę, że jeden chce wyjść, więc muszę go trochę odkryć, z sianko przełożyć. No i na tej grządce wyszły jeszcze szafirki. Też kilka ich wyszło, a też było ich 100. Tutaj widzę, że kwiatów to ma 7, może jest 8. I tam jeszcze powychodziły, gdzie posadziliśmy przy płocie te rośliny od Kasi, to tam też najwyżej zaraz wam pokażę. I tam wyszło parę, no i też powyciągało nam coś te ich cebulki w różne inne miejsca tutaj na Zadupiu. Nie zjadło ich, co prawda, nic. Ale na przykład jeden wyrasł tam, gdzie ma iść droga na Zadupiu. Także taka ciekawostka. No a tutaj jeszcze na tej grządce właśnie sadziłam hiacynty. Nie wyszedł żaden. I narcyzy, i żonkile, i też nic nie wyszło z nich. Więc nie wiem dlaczego, czy już były stare te cebule, bo tych akurat nie kupowałam. To były cebule, co dostałam od mamy. Więc może po prostu już im ten termin ważności wyszedł, czy coś. No. Tutaj żółty mistrz, a tam te czerwone. Piękne są. Jestem po prostu zakochana w nich. Dawno nie widziałam tak ładnych tulipanów. Ja nie przepadam za czerwonymi kwiatami ogólnie. Ale no te są cudne, naprawdę są piękne i zobaczcie, one tak w środku jeszcze mają taki piękny, no środek mają piękny, nie w środku, tylko piękny środek, no bajeczne są. A tutaj jakiś latawiec przyfrunął. Dzień dobry, o, do, nie, poleciał. Tutaj na przykład jest na ścieżce. Widzicie? Tu ich na pewno nie sadziłam, szafirek, więc coś go wyciągnęło. O, a tutaj na środku drogi jest jeden szafirek. Tam jest brama. A tutaj jest ten szafirek. Ja go na pewno tutaj nie wsadzałam, więc coś musiało się z nim uporać i przenieść go tutaj. Także śmiesznie. Zaczynam nam w ogóle jakieś żółte kwiatki kwitnąć. Zaraz wam pokażę jednego, chociaż tam jest ich więcej. O, tu coś takiego. Też są słodkie. A tu ta grządka z bylinami, liliowce. Ładnie wyszły, też udało im się przeżyć. Tu później są
te kwiatki, co Kasia nam dała. I między nimi też są posadzone szafirki. Musiałam się zastanowić, co. Wszystko fajnie się rozrosło. Tu jeszcze widzę, Adrian floksy dosadził, te co od mamy dostaliśmy. I zaraz Wam pokażę jeszcze z bliska, co tam mamy. Tutaj ten przetacznik i tu wyszło coś jeszcze, takie dwa małe brzdące. Nie wiem, co to jest. Nie wygląda to na chwast, nie mamy tu takich chwastów. Zobaczymy. Tutaj jest ten floks, tutaj takie coś, to ma białe kwiaty. Pamiętałam ostatnio nazwę, już nie pamiętam, i szafirek w tym. Tutaj rośnie coś, co myślałam, że jest mleczem, ale już teraz widzę, że to nie jest mlecz. Nie wiem też, co to jest. I Kasia też nie wie. Google mówi różne rzeczy. Widzę tam ślimaka i zaraz go stąd zabiorę, a tutaj jest jeden taki wielki. Na szczęście w skorupie. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz. I ona też udało jej się przetrwać, a tam z tyłu lawenda. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że ładna będzie ta grządka. Tego może odkopię trochę w sumie. To tak dużo jest, to może zabiorę sobie do miejskiego ogródka. Zobaczymy. I tak jak mówiliśmy, dzisiaj jest skończona grządka mogiłowa, kapliczkowa. Żartuję. Na byliny, grządka na byliny. I Adrian właśnie przysiewa ziemię. Tutaj jeszcze trochę bajorko zmienia. O, tam widzicie go. I co do tego? Będziesz dosypywał jeszcze? Kompost! Jak już pytasz, to tak. Tu to nie ma co przesiewać. Będziemy sprawdzać, czy kompost się chociaż trochę przerobił. Z tej starej pryzmy spróbujemy trochę go przesiać i wrzucić do tej grządki. Taki jest plan. Tak. W tym celu zostało wykonane takie sitko ze starych ram okiennych, które już było pokazane. No. Tu za szerokie, bo jest zrobione na taczkę, a wziąłem wózek, bo nie wiem czemu. Bo tak. Tak. Ja teraz kupiłam też 100, ponad 100 mieczyków, bo jedną mieszankę i jedna to jest. To są takie odmiany jakieś egzotyczne. Nie no, nie egzotyczne, ale takie, wiecie, ekskluzywne bym to nazwała. Nie powiem Wam jakie, bo podzieliłam je na pół i zostawiłam po prostu opakowania w... Ej, ale w sumie może powiem. Jak znajdę zamówienie, to Wam powiem. Okej, oglądajcie Adriana, ja znalazłam. Także zamówiłam mieczyki 50 sztuk, a nie 100. Mix. Potem mieczyk Nanus Elvira, to możecie sobie wpisać, albo wrzucimy Wam fotkę z internetu. Nanus Charm i Nanus Charming Pink, więc ten będzie na pewno różowy. Do tego jeszcze tygrysówki. Jak wiecie w sumie, jak to sadzić, to możecie mi napisać, bo ja nie to wiem. To będziesz sadzić dzisiaj? Tygrysówek nie, tygrysówki mam w miejskim ogródku. I czosnek, ten czosnek ozdobny, ale no jego to dopiero się sadzi we wrześniu, więc będzie sobie czekał i leżał tak długo. O, dżownica. Taka sytuacja. Dobra, idę. Czy mor? Trochę jeszcze, no. Teraz dwie łopaty. Jeszcze rosły jakieś korzenie. Ty masz gumioki, to ty wylezisz tam dzisiaj? No. Tak? No wylezę.
Jak raz się dozna luksusów takiej przesianej ziemi, to potem się już nie chce w innej robić. Patrzcie, jaka jest zajebista. To jest sito głównie do kompostu, ale uznaliśmy, że jak gdzieś kopiemy teraz, to będziemy mniej więcej tą wierzchnią warstwę chociaż przesiewać, żeby znowu nie było takich przypałów jak ostatnio, że sobie poprzesadzaliśmy pełno tych pałek wodnych i innych takich. Zagram wam smutną piosenkę. Ej! Ja im grałam. Chyba nie ma nerwa. Teraz nie mogą docenić mego kunsztu muzycznego. Twój kunszt muzyczny to jest koncept, który nie istnieje. Ale jesteś głupi. Najlepsza muzyka to ty słuchasz gówna jakiego. Nie rozmawiajmy o tym. Kasztan. Jesteś kasztanem. Kto to taki, czy krasnale to, czy ptaki? Czy głosy słychać tam? Zaraz się przekonasz tam. A to nie ta piosenka. To do misie, śmieszne stworki, śmieszne pysie. Starczy? Starczy na razie. I co to teraz? Ale wielka jest ta kurna pipka. Grzebałaś to coś z ucha? Nie, kolczyk mi się rozpiął. Już myślałem, wielki żółty babol wyszedł. Z twojego chyba. Rozgrabię to jeszcze trochę i obsieję prawo. A ja mam tam wchodzić do środka? Chyba nie, na razie. Poczekam, aż to przejdzie. Tu jeszcze możemy trochę wyjąć. To tak zetnę tutaj. Podjechać. Nie mogę, bo jeszcze sitkuję. Wiele więcej stąd nie wyciągniemy, więc tutaj teraz brzegi są takie już w miarę, powiedzmy, na razie takie zostaną, to obsypię je trawą i idziemy teraz siać kompost. Przyszedłem cię nakamerować. To kamera. To starczy. Pół grządki będziemy mieć dzisiaj zrobione. No to super. Chyba, że pójdziemy rozkopać jeszcze tamto bajorko trochę. Z tyłu? To tutaj. To szkoda, jak tam żaba jakaś już mieszka. No to zaczniemy kopać kawałek dalej. No ładuj, jak cię kameruję, to wiesz, akcja. Nie widać twojej twarzy, nie musisz robić mini. Robię do ciebie. Ja nie patrzę. Patrzę tutaj. Widziałam, że patrzysz. Nie. Byś lepiej po grabie poszedł, ale nie stoisz jak widły w gnoju. Nie pójdę. To przegrabisz się z kompostem. Możesz rzucać już dalej. Pomożesz mi? No. Ja jestem operatorem. Dobrze, cieszę się. Cieszę się bardzo, ale pomóż mi. Patrz, ona jest taka mała, czy to jakieś gówno? Gówno się raczej tak nie rusza. Teraz nadejszła wiekopomna chwila. Jestem obcięty tutaj. Mojego kompostu będzie się dało już coś użyć, czy będzie leżał kolejny rok. To znaczy nawet jak się nie będzie dało, to i tak go wpisuję w tą grządkę. Czemu moja grządka jest festowa? Bo to tylko kwiaty, nie będzie tego żar. A ty też masz?
pąki, pąsy tu pod bramą. Super. Takie potwórki. Loksy od teściowej mi się przyjęły. Sukces. Lepiej niż w miejskim ogródku i tutaj. Bo nie zaściółkowałaś. A gdzie są widły? Tutaj coś dziury porobiło, a daj tylko to szybko z tym, co tu wygrzebywałem pod drzewa. Wierzchu to raczej będzie nieprzerobiony. Nie śmierdzi. Co? Nie śmierdzi z gnilizną czy coś. Nie. Możecie mi nie wierzyć, ale pachnie kompostem. A tu nic nie widać. Słaba prezentacja, jak nic nie widać. O. Bardziej z dołu te. Lekam się. Się muszę do środka tej pryzmy dokopać. Będziesz coś tu pomagać czy nie? No idę już. Nagrywasz to? No nagrywam. Kameruje się to? Chciałam się iść popsikać, bo nie ufam kleszczom. Czy że tu mieszkają kleszcze? Co? Czy że tu mieszkają? Nie, ale zdjęłam bluzę, więc popsikam się. Musimy się dokopać do środka, tego tutaj to, no to hop. Nie będę tego przysiewał, tylko od razu to rzucę. To jak Adrian kopie, to ja wam pokażę, co przywiozłam tutaj do wysania. Bo stwierdziłam, że tam na działce to bez sensu to siać. Chyba, że trochę wysieje tu, a trochę wysieje tam. Więc tak, jest ten onętek kosmos. Proszę się wyostrzyć. O, onętek kosmos. Tam mam jeszcze jedną tą. Mówcie mi co. Paczkę. Haber bławatek też tu pójdzie do ziemi. Tutaj mi tak bardziej pasuje. I mak polny też tu przywiozłam. I ten mak polny też tutaj dam do ziemi. I jeszcze przywiozłam tą nasturcję. To jest nasturcja? Nasturcja. Ja nasturcję z chaty nie wziąłem. Balszojasja, czy jakaś taka, nie wiem. Czyli pewnie duża. I co? A, i nasturcji mamy pełno. Przynajmniej tak przypuszczamy, że mamy jej pełno. Bo... bo była tam w foliaku, pod foliakiem, przy foliaku i zostawiła na pewno ten ślad po sobie, więc to tak tylko kosmetyczne wysiewy będą. Trochę wysialiśmy tam w miejskim ogródku też. No, także taki jest plan i to tutaj też do tej rabaty trochę powrzucam, a trochę może zabiorę. Zobaczymy.
Ale pięknie tu ptaki śpiewają. Zobaczymy, czy teraz ta aplikacja zadziała wredna. Ściągnęłam sobie taką aplikację, która sprawdza dźwięki ptaków, ale chyba nie do końca potrafię jej używać. Musisz mu poddziała podłożyć. Cicho teraz bądź. Przestań tym szeleścić. Jaki to ptak? No ja tu robię coś, nie? Dobra, tyle starczy. Pokażcie mi, czy znajdzie tego ptaka. Nie ma żadnego. To nie są ptaki, tylko drony. To jest twój łeb. Niestety nie udało nam się zidentyfikować. O, bażant zwyczajny. To chyba ja byłem. To chyba ty, no. Wczoraj widzieliśmy bażanty. Co robisz? Wącham. I co? Ten śmierdzi z gnilizną. Wygląda jak kupa. To twoja. Jest kupa. Twoja. Jak twoja kupa, to jest od kozy kupa. Czyli twoja. Masz taką brodę jak koza. Koziołek matołek. Adrian właśnie wychodzi z siebie, widzę po jego minie. Bo jak ja cię wyzywam i puszczę to potem w filmie, to będzie mnie. Co będzie? To potem ci ludzie powiedzą, że się kobiety szanuje. O, dobra. Także wolę to zgasić. Potem trochę przemocy domowej i spokój. Dobra, dawaj, to już wysypiemy. Ale o, tutaj jest tego życia, ty. Tak, pokaż to, nagraj to. To jest piękne. Chyba tu jest mrowisko w tym kompoście. To jest piękne. Nie, no przecież widać, że są pancerniki. No ale zobacz, mrówki, mrówek też jest od cholery. Czekajcie, pokażemy wam to. To jest naprawdę piękne. No ale to znaczy, że on... Patrzcie, życie kompostowe. To jest piękne, naprawdę, to jest takie piękne. No, mrówek to jest od cholery to. Mrówków jak mrówków. O, patrz, to? Stonoga? Nie wiem, co to jest. Ale na pewno wujek Gogl wie. Dobra, dokładnie to się to kupiłem. Poczekaj, tylko sprawdzę. Głąb. Gdzie on tu polasł? Już nie widzę go. O, tu idzie. Nie, wszedł w ziemię znowu. No daj, bo wstrzymujesz robotę. To jest... Stonoga. Świetnie. Widzisz, jak wiedziałam, jaka jest tam mądra? Adrian przywiózł to, co udało nam się przesiać. No pomóż. Pomóż, pomóż, nie pomogę. Nie mam sił do ciebie. Ja do ciebie. Jest na równo z tym, nie? Tam nie, no tam jeszcze posypiamy kompost. Także kompost niegotowy. Kto by się spodziewał? Przerzuciłem to, co rozsypałem na tą kupę, co będzie leżeć dłużej. Resztę tylko tak
przysypałem tą środkową, bardziej przerobioną warstwę z powrotem. Przykrywam. Drugie podejście robię w maju albo pod koniec kwietnia, przed posadzeniem pomidorów do foliaka. Może troszkę to poprzesiewam i podsypię tam pod nie. A potem to nie wiem. Albo go porozsypuję, żeby już się przerobił do końca w tym roku na tych grządkach, które będą nieobsadzone niczym. Bo tutaj chcę zacząć już nowy gdzieś wrzucać, bo nie mam miejsca. Albo go rzucę pod dynię, go po prostu dam i one go sobie zeżrą. No coś wymyślę, zobaczymy. Generalnie to spodziewałem się tego, ale nadzieje jakieś tam miałem, bo jak sprawdzałem w zimie, to on się tak dosyć nagrzewał. Było czuć od niego ciepło i miałem nadzieję, że no jednak trochę bardziej tam pracował, ale jednak nie. Także jak już nie chce mi się go przerzucać, to muszę mieć zdecydowanie więcej cierpliwości, bo on pewnie nadawałby się do czegoś dopiero tej jesieni albo przyszłej wiosny. To teraz przerwa na reklamy, a reklama jest taka, że pod filmem, który zobaczycie pewnie tu, gdzieś, tu, możecie zadawać pytania do naszego Q&A na 1000 subów. Także jeśli jakieś macie, to idźcie pod ten film, co pojawi się tu i zostawcie pytanie właśnie pod tym filmem, żebyśmy mogli później na nie odpowiedzieć. Dziękujemy za wszystkie pytania, które zaczynają się od ile, czyli ile macie lat. Ich już wystarczy. O, i teraz grządka prezentuje się tak. Wysiałam, posadziłam, co chciałam i czekam teraz. A przed chwilą tutaj po drodze za płotem biegł zając jeden. Jak nas zobaczył, to zawrócił i pobiegł tam w stronę strumyka, rowu w sumie. I tam był jeszcze jeden zając i były tak bliziutko. Ale wiecie, w takich momentach jak zwykle nie mamy włączonego aparatu, to po pierwsze, a po drugie szkoda czasu na wyciąganie go, czy tam telefonu, bo to tak pięknie wszystko wygląda. Jedz tutaj i sraj. Nagrywam, jak ładnie to wygląda. Lubię tutaj stać i patrzeć. Trochę nam się pogoda skiełbasiła. Dzisiaj burze podobno zapowiadają. A Adrian wozi jeszcze te liście, co mieliśmy w workach i rozsypuje je na grządki. Tu już jedną obsypaliśmy, tą, gdzie były dynie w zeszłym roku. W tej, gdzie będą kwiaty, jest pod spodem, pod ziemią. I teraz te następne. Zobaczcie, ile Adrian robi kupy. To wszystko to jest jego kupa. Co ty pierdolisz tam znowu? Tyle robi, jak mały słoń. Ja ciebie tak nie obgaduję. Rzucić cię oszczepem? Siebie rzuć. No nie, on tu biegnie. Ała, ała! Ty robisz kupy kamienie. A Martyny kupy nie toną w kiblu. To są jakieś pomówienia. Nikt nigdy tego nie widział. Ja widziałem. Nie. Tak. Po co ci te grabki? Będę ci drapał głowę. Ja te plecy. Ej, a zrób małpę. Nie? No zrób. Napiszcie w komentarzu, żeby Adrian zrobił małpę. Nie chcę na innym filmie włączać. Ale ja chcę jeszcze raz. Nie? No zarycz, no. Nie? Widzicie, jaki test ham. Nie chcę zaryczeć.
Słuchajcie, co to są za pnącza i wypuszczają takie różowe listki? To jest winobluszcz? Ten kolorowy taki? A skąd mają wiedzieć z 10 metrów? Nie z 10, pytam tylko. Co to może być? Jajce. Twoje. Nie. Tak. Kto kierowcą był? Nic nie widać. Kto kierowcą był? No takich masz pracowników. Że tak jeżdżą. Nie, za to ci nie płacę. Ty mi za nic nie płacisz. No wiem, ale za to też nie. Patologia. Po prostu. Patologia. No. Dobrze, że czasem obiady dostaję chociaż. Tak wygląda rynek pracy teraz. Ciesz się, że masz pracę. Dziękuję. Jeszcze mam po stopach cię całować? W pierścień. Nie masz. Mam. Nie. Na sobie nawet. Ja pierdolę, ale ty jesteś głupi. To dzisiaj obiadu nie będzie. Robimy, aż nas deszcz nie wygoni i będą hot dogi ze stacji. A pochwal się, co mieliśmy jeść. Mieliśmy jeść żurek, który Adrian ugotował. Ale jak widać, nie dojdzie do tego. Znowu przed chwilą biegł tu zając. Zając. O, jaka mysz wielka! Takie bydle, kurwa! To ta, co mi kartony gryzie. Taka była, ty! Taka była, takie bydle! Trzeba tego kota tu przywieźć. No ewidentnie. Fuck, takiej to jeszcze nie widziałam, ale to nie był szczur ani nic, to mycha była. To ta, co mi żere tulipany. A to nie nornice żrą tulipany? Nie wiem, może to była nornica, aż tak to się nie zna. Dzisiaj tutaj jest zwierzątkowo, nie dość, że jeden dzik jest tam. Zające, myszy, kunolisy. Jaszczurki, żaby. Odpalę tu kuchenkę. Ej, znowu, patrzcie, patrzcie. Dzień dobry. Tym razem nie przystanął się przywitać. Ty beka. Wydaje mi się, że on normalnie przechodzi pewnie przez działkę, ale... Pewnie tak. Że my tu jesteśmy, to on lata naokoło. Trzeci raz dzisiaj. Nie wiem, czy coś widzieliście. No możesz przywołać następną dawkę. Ja tam nie idę już po to, powiedziałam ci. To śmierdzi, jest mokre i nie chcę tego dotykać już. Nie mam sił do ciebie. A ja do ciebie. Tutaj mamy też do was pytanie, bo pojawiło się na gruszce... Z grusza? Grusza Lukasówka. Nie wiem, gdzie jest kartka, a tu... Tak, Lukasówka grusza. Pojawiły się takie... Jezu, sorry. Takie ciemne plamy. I powiedzcie, co to może być. Żeby było śmieszniej, to trochę wyżej. Mam nadzieję, że to wyostrzy. Zaczynamy zaraz. Tu. Widzicie, są takie pajęczynki. No je kiepsko widać, ale tych pajęczynek jest sporo. Macie pomysł, co to może być? Na tych liściach nic nie siedzi, bo obejrzałam je i nic nie widzę tu, żeby coś było. Także nie wiem, dajcie znać. No to w tym odcinku to na tyle. Widzimy się w następnym. Do widzenia. Pa, pa. Jeszcze możecie podziwiać piękne tulipany. Prosto z zadupia. Martynka ukradła pszczółką tulipany. A Marta jak dyndała, tak dynda. Biedna.